To była 18 kolejka drugiej ligi, ale pierwsza w rundzie rewanżowej. Nie brakowało ciekawych rozstrzygnięć, 6 goli padło w meczu lidera, jest też nowy wicelider, a sporo działo się też na dole tabeli. Na początek tradycyjnie rozkład gier tej serii spotkań. Interesująco zapowiadały się mecze zespołów z czołówki KKS-u Kalisz z Radunią, rezerw ŁKS-u z Pogonią Siedlce, a także spotkanie na dole tabeli ostatniej Sandecji z przedostatnią Olimpią Grudziądz. W Lubinie zmierzyły się drużyny, które bronią się przed spadkiem. To zaskakujące, zwłaszcza w przypadku Stomilu, który zapowiadał walkę o awans, a Zagłębie 2 było nawet w tym sezonie liderem. Zaczęło się obiecująco dla drużyny z Olsztyna. W trzeciej minucie Michał Bezpalec dostał podanie z prawej strony, wbiegł pole karne i celnie uderzył, jednak bramkarz złapał piłkę. W podobny sposób odpowiedziało Zagłębie. Strzelał Cyprian Popielec, a Miłosz Garstkiewicz obronił. W 31 minucie obrońca Lubinian za krótko wybił piłkę, dopadł do niej Michał Karlikowski, uderzył z pola karnego, jednak minimalnie niecelnie. Tuż przed końcem pierwszej połowy do dośrodkowania Pawła Kruszelnickiego wybiegł Garstkiewicz i zderzył się z kolegą z drużyny. Nie złapał piłki, a Rafał Adamski nie zdołał trafić w bramkę. Po zmianie stron znów przed szansą stanęli gospodarze. Zza pola karnego nad poprzeczką uderzył Kruszelnicki. Zagłębie było coraz bliżej gola. W 53 minucie po podaniu Jarosława Jacha Adamski opanował piłkę w polu karnym i strzelił. Garstkiewicz świetnie zareagował. Chwilę później po dośrodkowaniu z rzutu wolnego sędzia podyktował rzut karny dla Lubinian. Z 11 metrów pewnie strzelił Patryk Kusztal. W 59 minucie Stomil wpadł w jeszcze większe tarapaty. Po starciu Karola Żwira z Szymonem Karasińskim sędzia wyrzucił z boiska zawodnika gości. Gospodarze chcieli szybko wykorzystać grę w przewadze. W 68 minucie po dośrodkowaniu z prawej strony Filip Szabaciuk wybił piłkę przed pole karne, jednak prosto pod nogi Szymona Karasińskiego, który trafił na 2-0. Goście mimo osłabienia próbowali jeszcze coś zdziałać. W doliczonym czasie Daniel Pietraszkiewicz poradził sobie z trzema rywalami i z ostrego kąta zdobył honorową bramkę. Także w Krakowie spotkały się drużyny broniące się przed degradacją. Ostatnia w tabeli Sandecja Nowy Sącz gościła przedostatnią Olimpię Grudziądz, do której traciła 3 punkty. Mogła więc dogonić rywala w tabeli. W 5 minucie piłkę przed polem karnym przejął Patryk Bryła, mocno uderzył obok bramki. Olimpia odpowiedziała z rzutu rożnego i przed szansą stanął Rafał Kobry, tyle że jego strzał został zablokowany. W 20 minucie Sandecja rozegrała szybką akcję, którą strzałem zakończył Mikołaj Kwietniewski. 3 minuty później w końcu gospodarzom udało się wcelować w bramkę. Ratisław Wacławik podał do Denisa Potomy, który pięknym strzałem z narożnika pola karnego zaskoczył Kacpra Górskiego. Goście próbowali wyrównać. Po rzucie wolnym z bliska głową uderzył Oskar Sikorski, ale za słabo by pokonać Pawła Sokoła. Tuż przed końcem Sandecja wyprowadziła kontratak. Uderzył Marcinio, a Górski z kłopotami złapał piłkę. Za chwilę w drugim polu karnym blisko wyrównania był Jan Bonikowski, jednak z bliska nie wcelował w bramkę. Po przerwie Olimpia zyskała przewagę. W 49 minucie z rzutu wolnego Sikorski najpierw trafił w mur, a po chwili niecelnie strzelił jeszcze raz. Kolejna okazja, Agwan Papikian podał do Konstantyja Czarnija, ten do Kamila Kurowskiego, ale Sokół okazał się minimalnie szybszy. Po chwili akcja Kurowskiego, jego podanie przeciął Mateusz Bartków i niewiele zabrakło, by piłka wpadła do bramki. W końcu i Sandecji udało się stworzyć okazję, jednak strzał Bryły nie mógł zaskoczyć Górskiego. Lepsza sytuacja była w 82 minucie, niepilnowany Karol Smajdor z około 11 metrów nie wcelował w bramkę. Sandecja wygrała, zrównała się punktami z Olimpią, natomiast ma gorszy bilans bezpośrednich spotkań i wciąż jest ostatnia. Polonia Bytom to kolejna drużyna ze strefy spadkowej. Tym razem gościła lidera Kotwice Kołobrzeg. Już po niespełna 70 sekundach gospodarze mieli świetną okazję. Lucjan Zieliński przejął piłkę, wbiegł w pole karne i uderzył obok bramki. Szybko pokazali się też goście. Także odzyskali piłkę pod polem karnym rywali. Piotr Witasik uderzył i nie trafił w bramkę. W 12 minucie obrońca Kotwicy sfaulował w polu karnym Zielińskiego i sędzia podyktował rzut karny. Wykorzystał go Dawid Wolny. Szybko mógł być remis, strzał Jonatana Juniora został zablokowany, a po chwili uderzył Michał Cywiński i Kamil Hajduk odbił na rzut rożny. Kwadrans później na jeden kontakt piłkę rozegrał Szymon Jopek z Wolnym, ten pierwszy uderzył, Krystian Michalski świetnie obronił, był jednak bezradny przy dobitce Zielińskiego.
3 minuty później Michał Biedronka świetnie zagrał do wolnego. Ten strzelił bardzo mocno, a od straty trzeciej bramki kotwicę uchronił słupek. Lider długo nie potrafił zareagować. W 64 minucie po rzucie rożnym spudłował Filip Kozłowski. Chwilę później z rzutu wolnego nie trafił Cywiński. Dopiero w 78 minucie, choć było w tym sporo przypadku, bo piłka odbijała się od obrońców, aż w końcu z bliska kontaktową bramkę zdobył Olaf Nowak. Kotwica wyczuła szansę. W 86 minucie Jakub Rzeźniczak wygrał pojedynek główkowy. Kozłowski był najszybszy i doprowadził do remisu. Stracone prowadzenie nie załamało gospodarzy. W doliczonym czasie szybka akcja Polonii. Tomasz Gajda zagrał wzdłuż bramki, uderzył Daniel Ściślak, a Michalski nie utrzymał piłki w rękach i było 3-2. Radość była ogromna, jednak przedwczesna, bo świetnym strzałem w 95 minucie popisał się Junior i mecz zakończył się remisem. Do Chojnic przyjechała Wisła Puławy, która nie wygrała od 5 spotkań. Także Chojniczanka wpadła w lekki dołek, 3 mecze bez zwycięstwa. Początek był wyrównany. Widać było, że obu drużynom zależy na przełamaniu. W 13 minucie Janusz Nojszewski świetnie zagrał do Dawida Rydlewskiego, a ten w sytuacji sam na sam pokonał Damiana Primela. Gospodarze mieli problemy ze stworzeniem okazji. Taką nie był strzał głową Grzegorza Szymusika w 21 minucie. To było raczej podanie do bramkarza. Lepiej radzili sobie goście. Po podaniu Rydlewskiego przed szansą stanął Mateusz Klichowicz, minął jednego rywala, drugiego i w końcu został zablokowany. W 41 minucie skrzydłowy Wisły ponownie stanął przed szansą, jednak Primel odbił na rzut rożny. Po zmianie stron nadal Puławianie naciskali. W 48 minucie Robert Janicki zagrał piętą do Nojszewskiego, ten strzelił niezbyt mocno i piłka trafiła w słupek. 3 minuty później Wisła skomplikowała sobie szansę na zwycięstwo. Łukasz Wiech sfaulował Antoniego Prałata, zobaczył drugą żółtą kartkę i za chwilę czerwoną. Po tym faulu z rzutu wolnego Wojciech Szumilas strzelił niecelnie. 10 minut później ten sam zawodnik trafił w bramkę, tyle że Primel złapał piłkę. Po chwili strzelił Sebastian Szczytniewski i Wisłę uratował słupek. Goście bronili się sprawnie, a sędzia doliczył aż 8 minut. W 92 minucie po dośrodkowaniu Czesława Raburskiego głową uderzył Alef Firmino, a Paweł Łakota złapał piłkę. W 99 minucie kolejne wrzucenie piłki w pole karne i tym razem Brazylijczyk kopnął nie do obrony. Chojniczanka z trudem wyrwała punkt, a piłkarze Wisły nie potrafili się z tym pogodzić. W Stalowej Woli rozegrano kolejne spotkanie drużyn z dołu tabeli. Zarówno Stal, jak i GKS Jastrzębie były tuż nad strefą spadkową. W 6 minucie mieli rzut wolny nieco ponad 20 metrów od bramki. Strzelił Jakub Kowalski, piłka odbiła się od muru, dopadł do niej Arkadiusz Ziarko i kopnął do siatki. GKS chciał szybko wyrównać. Po rzucie rożnym strzał Michała Bednarskiego został zablokowany. W 25 minucie zza pola karnego uderzył Damian Urban i Grzegorz Drazik z kłopotami obronił. Ponownie zaatakował też GKS. Po szybkiej akcji pierwszy strzał Ricardo Waza został zablokowany, a drugi złapał Mikołaj Smyłek. W 34 minucie Stali dopisało szczęście. Bartosz Pioterczak poradził sobie z dwoma graczami, uderzył, piłka odbiła się od obrońcy i zaskoczyła Drazika. 2-0. To też nie zniechęciło Jastrzębian. Jeszcze przed przerwą po rzucie rożnym przed szansą stanął Bednarski, ale strzelił za słabo i Smyłek złapał. W drugiej połowie nadzieje GKS-u odżyły w 60 minucie. Po akcji lewą stroną Szymona Gołucha Bednarskiemu wystarczyło przyłożyć nogę i było 1-2. To jeszcze mocniej zmobilizowało gości. Bartosz Boruń strzelił z ostrego kąta niecelnie. Stal czekała na okazję do kontrataku i w doliczonym czasie Oliwier Sukiennicki pobiegł na bramkę gości, podał do Macieja Wojtaka i było 3-1. KKS Kalisz do Stężycy pojechał po 3 meczach bez zwycięstwa i po laniu w poprzedniej kolejce od Skry Częstochowa. To Radunia zdawała się być faworytem. Goście od początku pokazali, że chcą się zrehabilitować. W 10 minucie wyprowadzili kontratak, a Paweł Czajkowski sfaulował w polu karnym Nestora Gordillo. Z 11 metrów pewnie trafił Hubert Sobol i KKS prowadził. Kolejna okazja Kaliszan to atak lewą stroną, dośrodkowanie Gordillo, wybija Łukasz Bogusławski, a piłka trafiła do Mateusza Wysochnińskiego, który zwiódł rywala i strzelił na 2-0. Jeszcze przed przerwą zaatakował KKS. Wysochniński z Sobolem rozegrał piłkę, ta trafiła do niepilnowanego Gordillo i było 3-0.
Po zmianie stron nadal przeważali goście. Po akcji Hiszpana niewiele brakowało, by padła czwarta bramka, za to za chwilę Radunia miała rzut rożny. Po krótkim rozegraniu dośrodkował Jakub Kwiatkowski, a Kuzimski strzałem głową zdobył gola. Gospodarze próbowali pójść za ciosem. W 68 minucie zza pola karnego mocno strzelił Wojciech Łuczak tuż obok słupka. 10 minut później także Dmytro Baszłaj był blisko, ale również nie zdołał trafić w bramkę. Skuteczniejszy był KKS. Bartosz Kieliba wyprowadził kontrę, świetnie zagrał do Sobola i KKS zdobył czwartą bramkę. Na zakończenie kolejki w Łodzi rezerwy ŁKS-u podjęły pogoń Siedlce. Goście zdawali sobie sprawę, że wygrana da im awans na pozycję wicelidera. Pierwsi zaatakowali jednak gospodarze. Po strzale zza pola karnego Wiktora Kościuka Jakub Burek z trudem odbił piłkę, a dobitka przeleciała nad bramką. 10 minut później znakomite podanie Jana Kuźmy, Antoni Młynarczyk wbiegł w pole karne, jednak jego strzał obronił Burek. Pogoń w pierwszej połowie miała problemy, by groźnie zaatakować. W 30 minucie po dośrodkowaniu Cezarego Demianiuka Mateusz Majewski głową uderzył obok bramki. W końcu po rzucie rożnym piłka trafiła przed pole karne do byłego ŁKS-iaka Piotra Pyrdoła. Ten strzelił mocno, futbolówka odbiła się od poprzeczki pleców Michała Koby i na rzut rożny. Skuteczniejsze obie drużyny były po przerwie. Pierwsi okazje mieli goście. Po akcji Demianiuka w dogodnej sytuacji był Majewski, ale jego strzał sprzed linii bramkowej wybił Kościuk. W 51 minucie po rzucie rożnym Cezary Bujalski zagrał przed pole karne do niepilnowanego Jakuba Seniora. Pomocnik pogoni strzelił, a piłka po rykoszecie znalazła się w bramce. ŁKS szybko odpowiedział. Ze swojej połowy precyzyjnym podaniem popisał się Oskar Koprowski. Jędrzej Zając, choć miał na plecach dwóch rywali, przyjął piłkę i pięknym strzałem doprowadził do remisu. Po chwili indywidualna akcja Damiana Szuprytowskiego, który jednak zgrał piłkę z Demianiukiem i trafił w poprzeczkę, a Majewski nie zdołał skutecznie dobić. To był mecz typu cios za cios, bo pod drugim polem karnym Marcel Wszołek przejął piłkę, z bliska uderzył Juja Kamon, tyle że Burek świetnie się spisał. W 65 minucie Demianiuk dostał podanie od Szuprytowskiego, skrzydłowy pogoni strzelił z dystansu, lot piłki zmienił jeszcze Koprowski i było 1-2. Łodzianie mieli świetną okazję do wyrównania. Po dokładnym podaniu Zająca z pola karnego uderzył Mikołaj Lipień, ale Burek górą. Pogoń utrzymała prowadzenie i wygrała w Łodzi. Oto wyniki pierwszej kolejki rundy rewanżowej, w której rozegrano 7 meczów. Spotkanie Lecha 2 Poznań z Olimpią Grudziądz wcześniej zostało przełożone, a Skra Częstochowa nie zagrała z Hutnikiem z powodu śniegu zalegającego na boisku. 3 razy wygrali gospodarze, 2 razy goście, a 2 mecze zakończyły się remisem. Na czele tabeli jest Kotwica, która ma punkt przewagi nad Pogonią Siedlce i 3 nad KKS-em oraz Radunią. Tabelę wciąż zamyka Sandecja, która zrównała się punktami z Olimpią. Strefę spadkową uzupełniają Polonia i Stomil. Samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców został Hubert Sobol z KKS-u z 12 bramkami, który o jedno trafienie wyprzedza Mateusza Kuzińskiego z Raduni. 9 goli ma Cezary Demianiuk z Pogoni. W 19 kolejce interesująco może być w Elblągu, gdzie Olimpia podejmie lidera. Dojdzie też do kolejnego meczu w strefie spadkowej. Polonia podejmie zespół z Grudziądza. Na skróty z tych i pozostałych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu drugiej ligi. Tymczasem nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia.